Dzień dobry. Witam Was tym razem na mapie Kampania, gdzie sobie postrzelamy troszkę, bo przeciwnicy już przebierają nóżkami, żeby zbierać buły. Bitwa jest w trybie z jednym punktem do przyjęcia. Ja sobie pojadę na objazd, jak zwykle, bo po co mam się pchać pod lufy przeciwnikom. No i jadę sobie tutaj w stronę dawnego punktu B, w środku tego skwerka. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj za dużo przeciwników, bo będzie trudno przejechać ten punkt. Nic się nie podświetla, więc mogę sobie jechać do przodu spokojnie. I teraz mi się pokazała pantera, a po lewej stronie wyjeżdżam z zadomką, odbijam strzał i kończę panterę. Drużynowi przejęli punkt, także już jest nieźle. Ja będę jechał w stronę ich respa, żeby jak najwięcej ich powstrzymać przed dojazdem w stronę kapa, żeby tam nie mieszali, nie przeszkadzali. Im mniej ich tam będzie, tym łatwiej będą mieli drużynowi w utrzymaniu punktu. No i podjeżdżam już do nich na respa. Widać jest pantera F. Najpierw celuję w gniazdo. Udało się za pierwszym razem trafić. Następni przeciwnicy tam wyjeżdżają. Jest pantera D, też ustawiona bokiem i ściągnięta pierwszym strzałem. No, skoro tak przeciwnicy grają, to ja tu będę korzystał z tego. Wyjechał tygrys K1. Tym razem strzał nieudany. No zobaczysz, że straciliśmy punkt. Tyle naszych tam już stoi. I jeszcze raz strzał do H1. Tym razem już ściągnięta. Strzał w bok. Magazyn amunicji. Wyjechał tygrys E. Pierwszy strzał. Tylko obrażenia zadane strzelcowi. Poprawka w magazyn. A tu mnie objechała panterka F. Odgryzłem jej się, zrobiłem jej uszkodzenia na załogantach. Poprawka już tylko była formalnością. No niestety oni już wiedzą, że ja tu jestem i będą do mnie jechać. Jest następna pantera, a próbowałem strzelić w gniazdo KM-u, ale przestrzeliłem. Pantera mnie podpala. Czekam, aż mi się podmienią załoganci. No i rozwalam tą panterkę. Za to z drugiej strony, za tego kamienia jedzie do mnie ciężki czołg. To jest tygrys H1, no i tym razem to już T-34-85 mnie wykończył. No ale udało się porobić trochę fragów, trochę ich tam przytrzymać, tylko nic, żadnej korzyści drużyna z tego nie ma, bo ciągle nie mamy punktu przejętego. Skoro tak ładnie mi tam szło na tym respie, to znowu będę do nich jechał. Tutaj taka zabawa z samolotami. No gorzej, że nasi tam nie bardzo się garną do przejmowania tego punktu. Jest tylko jeden Tedek ustawiony w tym miejscu. Za to przeciwników jest trochę jakby więcej.
ja będę leciał sobie teraz Heinklem 177, spróbuję jakoś tam pomóc. No ale nie mam osłony, mam myśliwca z tyłu. Juszki już tam strzelają. Ja puszczam po kolei bomby, może coś się uda zdziałać. No niestety, samolotu już nie mam. Zostały mi dwie bomby na pokładzie. Już ich nie zrzucę w żaden sensowny sposób. Jeden frag z nalotu, trochę mało. Musiałem zmienić tutaj decyzję, już nie będę jechał na respa, bo nie ma na to czasu. Mamy coraz mniej paska, a przeciwnicy jakoś nie bardzo chcą nam udostępnić ten punkt. Średniak jakiś od przeciwników wyjechał na przedpole, będzie teraz ostrzeliwał naszych i nie będą mogli dojechać, przejmować punkt. To jest T-34-85, pierwszy strzał uszkodzenia wieży. Podjeżdżam sobie bliżej, poprawka w bok. No i to był ten teciak, który mnie rozwalił tam. No i dobrze, wpadło oko za oko, zawsze to więcej punktów, większy zarobek. Wracam tutaj, żeby objechać z boku kapa, wyłapać tych przeciwników, którzy bronią go. Tutaj jest Tedek, to jest Dickermax, pierwszy strzał i hit od razu wchodzi. Jaćka stoi, tam jest Tygrys, który do mnie strzelił, na szczęście nie trafił, jest jeszcze jeden ciężki. Ja będę objeżdżał tutaj z tej strony, a z DKFZ jak do mnie wyskoczył i dostał bułę od razu. Trochę mnie przyblokował, a ja dostałem pożar. Z lewej strony wjechał do mnie M4A3-76. Muszę ten pożar zgasić, żeby móc się naprawić. Gorzej, że z tyłu do mnie podjeżdża właśnie ta jaczka, na którą się wyprawiłem i już nie muszę się naprawiać. Ach, została mi Pantera do walki. Na szczęście drużynowi odzyskują punkt. Szkoda tylko, że ma przeciwnik taką wielką przewagę nad nami. Nie wiem, czy to się uda utrzymać. Jeszcze jeden bombowiec dostałem do użycia. Stanę sobie tutaj za kamieniem. Są cele dla artylerii, ale już nie zdążyłem jej zrzucić, bo jestem na niebie. Ale nie dolecę, bo bez osłony przeciwko dwóm myśliwcom. No, skończyło się jak widać, inaczej nie mogło. Korzyść z tego taka, że oni zostali na niebie, a ich czołgi będzie można no bo wystrzelać. Mam nadzieję, że ktoś to będzie mógł zrobić, bo ja tu nie mam żadnych, na razie przynajmniej żadnych czołgów do strzelania. Przeciwnik wjechał na punkt i go przejmuje. Ja tam rzucam artylerię. Po lewej stronie miałem PZTH, ale teraz nie jest czas na takie zabawy. Tu jest T-34-57, schodzi na strzał. I trzeba przejąć punkt.
moja artyleria rozwaliła M4A3. W tej chwili wjeżdżamy wszyscy i będziemy odzyskiwali gapa. Podświetla mi się jakiś cel z przodu. To jest PZ-a. A punkt przejęty. Podjeżdżam troszkę. PZ-a ściągnięta. Jeszcze artyleria. Jedna. Druga. I będę jechał tutaj w kierunku tego pojazdu. Niestety nie dojadę, bo KW-85 mnie rozwaliło, nie był podświetlony, ja go się tutaj nie spodziewałem i dla mnie w ten sposób bitwa się skończyła. No i niestety przeciwnicy też przejmą punkt. Bitwa przegrana. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć.